Dobrze, wierzę, że teraz się uda, bo tam był problem techniczny. A więc jeszcze raz w wielkim skrócie, we wtorek live'a nie było, ale jest w czwartek. W czwartki też kiedyś live'y się zdarzały, więc mam nadzieję, że przynajmniej część z Was w tej tradycji jest wierna. To się ureguluje, jak już wyjdziemy z tego gorącego czasu teraz i wakacyjnego, w którym wszystko jest na głowie postawione. On nie jest urlopowy też, żeby była jasność. To znaczy nie jest tak, że my siedzimy i nic nie robimy, tylko jest po prostu potężne wzmożenie wszystkiego, ludzi mniej, więc walki trwają, no ale mówię, od września wrócimy już z regularnymi terminami, a dzisiaj korzystam z tej okazji, żeby móc z Wami chwilę porozmawiać, bo dzisiaj dzieją się rzeczy zupełnie niebywałe. No i część z Was obejrzy sobie tego live'a w normalnym trybie, część sobie później obejrzy, część może zechce udostępnić, bo to się w głowie nie mieści po prostu, na co się dzisiaj patrzy i co się dzisiaj obserwuje. Przed chwilą nasz poseł Michał Gramatyka, który udał się z interwencją poselską do Ministerstwa Infrastruktury, odbił się od drzwi, odbił się od klamki. Ochroniarze stwierdzili, że go nie wpuszczą, bo ministra nie ma. Ciekawe, gdzie jest minister infrastruktury odpowiedzialny za polskie rzeki. Może jest na urlopie, może się smaży nad jakimś przyjemnym, czystym akwenem, a może ma jakiś inny kłopot, a może się po prostu boi, może trzęsie portkami przed tym, żeby powiedzieć prawdę ludziom, jak sytuacja wygląda. Przecież prawda nie jest czymś, czego powinniśmy się obawiać, jeżeli mamy coś do ukrycia, no to się rodzą podejrzenia. Ustawa o wykonywaniu mandatu posła i senatora mówi bardzo wyraźnie, że jeżeli poseł zapowiada taką kontrolę, którykolwiek z posłów, jakiegokolwiek ugrupowania, to należy go przyjąć i powinien go przyjąć kierownik danego urzędu, a jeżeli nie ma kierownika urzędu, to jego zastępca, bo w każdym urzędzie publicznym powinien być zawsze, jak nie ma kierownika, bo na przykład, nie wiem, jest w szpitalu, albo jest chory, albo ma urlop, albo coś jeszcze mu się innego wydarzyło, zawsze musi wyznaczyć zastępcę, który jest uprawomocniony, bo urząd nie może być bez głowy, bo wtedy jest bez hołowie, a państwo musi funkcjonować w trybie ciągłym. Ta kontrola została zapowiedziana, jest urzędowe potwierdzenie tego zapowiedzenia, Michał nim dysponuje, natomiast ci tchórze po prostu boją się ludziom powiedzieć prawdy. I w związku z powyższym nasza determinacja do tego, żeby tę prawdę im wydrzeć z gardła, będzie coraz większa. Im bardziej będą się chować, im bardziej będą się pytać, im bardziej będą kłamać, im bardziej będą się kręcić. Widzicie, jaki teraz trwa festiwal przerzucania się odpowiedzialnością jak gorącym kartoflem. Wojewoda w Dolnośląski z PiS-u zwala na ziobrystów. Ziobryści mówią, że premier, dymisjonując szefa GIOŚ-u, to była decyzja nieodpowiedzialna, emocjonalne. Wyobrażacie sobie, że w jakimś rządzie wiceminister mówił, że premier podjął głupią decyzję? To znaczy, jeżeli premier miałby jaja, albo byłby rzeczywiście premierem realnym, a nie malowanym, to ten wiceministrem powinien być przez następne 45 minut. Dlatego, że odwoływanie i powoływanie wiceministrów to jest kompetencja Morawieckiego, znaczy premiera. Ale widzicie, jak oni się boją, jak się zaplątali w tym wszystkim. Najgorsze jest to, że to znowu my na tym cierpimy. I że tak jak nie będziemy mieli pieniędzy z KPO, tak jak mamy poobrażane na siebie cały świat, tak jak przeprowadzili nas przez pandemię z taką liczbą nadmiarowych zgonów, jakiej świat nie widział, tak jak kupowali respiratory, tak jak ogarnęli podręczniki do szkoły dla dzieci, tak jak ułożyli naszą inflację, znaczy naszą sytuację gospodarczą, inflację i kryzys, formalnie zaczęła się w Polsce recesja, te dane GUS-u to pokazały, no to teraz jeszcze nas będą truć. Albo przynajmniej pozwalać, żeby ktoś inny nas truł i nic z tym nie będą umieli robić. My tej prawdy się dowiemy, my ją wyciągniemy im z gardła, jak będzie trzeba, to ją wydrzemy na 1000 sposobów. Dziennikarze będą robili swoje. Przecież jak się im nasypało tego szuwaksu pod ogon i zaczęli biegać po prostu w tej z powrotem, to ja wam zaraz powiem, co dzisiaj było w Rzeczpospolitej, co ustalili dziennikarze, co udało się wyciągnąć z tej pierwszej kontroli, którą przeprowadziły Wody Polskie. Przypomnę, formacja zasiedlona pisowcami i ziobrystami po prostu pokorek, którzy wczoraj pokazywałem to na moim Twitterze, mieli czas, żeby się oprzeć w mundury. Wyobrażacie to sobie? Zarząd Wód Polskich oprzył się w mundury przypominające admiralskie. Goście zarządcy jezior i rzek w Polsce mieli czas, żeby zrobić sobie mundury, które przypominają mundury admirałów floty i wyglądają jak pajace w tym. Ktoś jeszcze za chwilę w mundury oprzyje?
Pogotowie gazowe, z całym szacunkiem dla tej wspaniałej służby, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, a może trzeba zrobić mundury dla posłów jeszcze i dla senatorów, bo jeszcze nie było. To oni się krawiectwem do ciężkiego licha zajmują, zamiast wykonywać swoje obowiązki. Mamy w Polsce państwowy program monitorowania środowiska. O to chcieliśmy też pytać w Ministerstwie Infrastruktury. I co ten program monitorowania środowiska pokazał? Wczoraj na Komisji Środowiska pani wiceminister Golińska mówiła, że oni zbudują teraz system monitorowania jakości wód w polskich rzekach, z których się bierze wodę do picia i z których się bierze wodę do napojów i do innej żywności, z której się poli zwierzęta i podlewa uprawy na polach. Oni teraz, po 7 latach rządów, będą montowali ten system. To jest firma, to jest rząd, który miał pieniądze na Pegasusa, żeby nawzajem się podsłuchiwać, żeby podsłuchiwać ludzi, którzy są ich przeciwnikami politycznymi. A na to pieniędzy nie mieli, żeby ludziom zapewnić życie i bezpieczeństwo. Na podsłuchy to mieli. Ale na to, żeby zapewnić tobie i mi to, żebyśmy mieli pewność, że woda będzie czysta, że będziemy mogli ją pić, nad nią wypoczywać, korzystać z niej, kiedy trzeba wyprodukować żywność, to na to hajsu nie było. To są ich priorytety. Zabawa w mundury, w narzędzia szpiegowskie, bo to są po prostu chłopaczki w krótkich majteczkach, którzy dorwali się do sprawowania władzy. Poprzebierają się w mundury, kupią szpiegowskie narzędzia, a że ludzie będą umierać, zwierzęta będą umierać, rzeki będą zatrute. Mówię tu nie tylko o tym zatruciu teraz, mówię o pandemii, mówię o wielu innych rzeczach, w których dali ciała, to już nikogo to nie obchodzi. Wracając do tego tekstu w Rzepie i do tej informacji, którą zyskali, bo teraz oczywiście wielka kontrola w wodach polskich. Wszyscy ci admirałowie, co jeszcze nie zostali zwolnieni, polecieli sprawdzać, kto ścieki do rzek polskich rzuca. Wiecie, co oni znaleźli w czasie tej kontroli do tej pory, tej zrobionej teraz, kiedy pogoniliśmy ich wszystkich do roboty? 17 tysięcy urządzeń zrzucających ścieki do polskich rzek nielegalnie. 17 tysięcy. Powtórzę, 17 tysięcy nielegalnych zrzutów syfu, brudu, chemii do polskich rzek, z których wszyscy korzystamy. 17 tysięcy. W samym dorzeczu Odry do tej pory naliczono ich prawie 6 tysięcy. 5816 na 3,5 tysiąca w pozwolenia wodnoprawne, czyli na resztę, czyli 2,5 tysiąca. To są zrzuty ścieków, które mają nieuregulowany status formalno-prawny lub nieznany był ich właściciel. Nie wiem, jak oni to podzielili. Do dziś stwierdzono, że 282 wyloty są nielegalne. Pierwsze 57 spraw trafiło już na policję. Powtórzę i jeszcze raz zacytuję. Jak ustaliła Rzeczpospolita, inspektorzy zidentyfikowali już ponad 17 tysięcy urządzeń, które nie miały uregulowanego statusu formalno-prawnego lub nieznany był ich właściciel. To tak właśnie działa państwo PiS po 7 latach totalnych rządów, kiedy mają pieniądze na pierdoły, kiedy mają pieniądze na telewizję i kolejne coraz bardziej żenujące spektakle z panem Kurskim i kaptan Jackiem w roli głównej, byłym stripteaserem zresztą. I jeszcze wiele innych mają wydatków pielniejszych, jak powiedziałem, na podsłuchiwanie, swoich pociotków w spółeczkach, ale na to, żeby przez 7 lat znaleźć 17 tysięcy urządzeń, które nielegalnie albo w sposób nieuregulowany prawnie, bo rozumiem, nieprzedłużone zezwolenia, nie wiemy, kto to wrzuca, 17 tysięcy źródeł syfu, który leje się do polskich rzek, to się po prostu w pale nie mieści. Zresztą w tych kontroli teraz będzie więcej i tych informacji będzie więcej. Poseł Borys z Koalicji Obywatelskiej zrobił kontrolę w KGHM-ie gdzieś tam w Lubuskiem. Okazuje się, że zrzucili nie wiadomo ile słonej wody do Odry z wyrobisk górniczych. No i co? Nie wpłynęło to na tę sytuację, którą mamy w tej chwili? Nad czym oni panują, jeżeli ta sytuacja dzisiaj wygląda tak, jak wygląda? A trzeba sobie powiedzieć bardzo jasno i bardzo przejrzyście, że tym, czym dzisiaj też powinno, bo to jest w tej chwili pożar w burdelu, oni ganiają po prostu jak kot z pęcherzem, próbując ratować sobie tyłki, bo widzą, że jak są ludzie wkurzeni, zaraz będą blokować mosty, ale w zarządzaniu kryzysowym to właśnie nie panika jest odznaką totalnej amatorszczyzny. Przecież to co tłumaczyłem i co my byśmy dzisiaj robili, gdybyśmy rządzili, pierwsza rzecz to byśmy tego nie dopuścili, bo by system działał i na to by szły pieniądze, a nie na kolejne pierdolamento po prostu, które oni propagandowo zamierzają zrobić. I bronilibyśmy ludzi na Boga. Od tego jest rząd, żeby załatwiać sprawy. Ale jeżeli już doszło, wiadomo, nie jesteś w stanie wszystkiemu zapobiec. Pierwsza, najważniejsza rzecz to jest informacja. Na bieżąco. Komisja
sztab kryzysowy, która co 24 godziny podaje ludziom szczegółowe informacje. Co ustaliliśmy, co wiedzieliśmy, gdzie co się wydarzyło, gdzie się poprawiło, gdzie się pogorszyło, tak żeby ludzie mogli sami siebie chronić. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, natychmiast trzeba zrobić, mówiliśmy o tym, zamknąć wszystkie profilaktycznie zrzuty ścieków, dopóki sytuacja nie zostanie rozpoznana. Później będziemy płacili odszkodowania. Najpierw musimy ograniczyć straty, zabezpieczyć ujęcia wody pitnej, zabezpieczyć ujęcia wody do celów spożywczych, do celów rolniczych. I już dziś, o to też wołamy i będę o to wołał dzisiaj, jutro, w najbliższych dniach bardzo intensywnie, zacząć identyfikować straty, które poniosła rolnictwo, które poniosła turystyka. Przecież dla bardzo wielu ludzi, dla setek firm pewnie działających, jeśli nie tysięcy, w dorzeczu Odry, ja wiem, że to jakieś była rzeka przemysłowa, ale ostatnio to się zmieniło, otworzyły się kąpieliska, wypożyczalnie łódek, jakaś mała gastronomia, jakaś smażalnia, agroturystyka, pojawiły się naprawdę duże inwestycje, ludzie włożyli w to dużo pieniędzy, żeby ludzie chcieli nad Odrą wypoczywać i teraz to wszystko idzie się kochać. Kto kupi teraz rybę ze smażalni wziętą z Odry przez najbliższych 5 lat? Kto tam pojedzie dzisiaj na rowery wodne, znaczy na jakąś łódkę, czy poleżeć po prostu na kąpielisku, coś zjeść, się zrelaksować? Kto? Przez najbliższych parę lat albo nawet dłużej. Przecież ci ludzie dzisiaj zostaną bez środków do życia. U progu recesji będą musieli zwalniać ludzi, będą musieli zamykać biznesy. Przecież już dziś służby wojewodów powinny otworzyć punkty zgłoszeń, w których ci ludzie mogliby pisać, co się dzieje, jakiej pomocy potrzebują, zgłaszać się, żeby później było wiadomo, jaką skalę rekompensat trzeba będzie wypłacić, bo przecież trzeba będzie im pomóc, trzeba będzie wypłacić im rekompensaty za to, co państwo spitoliło, bo to państwo to spieprzyło. Państwo nie dopilnowało, ktoś spuścił syf i ten ktoś powinien być pociągnięty do odpowiedzialności i powinno się z niego później zdzierać w te koszty, które zostaną poniesione do ostatniego pieniążka, ale my byśmy chcieli zobaczyć wreszcie po tak długim czasie działające państwo, które po pierwsze zapobiega katastrofom, po drugie, jeżeli katastrofy się wydarzają, to natychmiast wdraża profesjonalne zarządzanie kryzysowe, w którym nie ma miejsca na emocje, tylko jest na profesjonalne działanie. I po trzecie wreszcie łagodzi skutki u tych, którzy te skutki ponieśli i którzy będą je dźwigać na sobie. To jest aż tak proste. Dzisiaj to, czego potrzebujemy, to działającego państwa. Dzisiaj potrzebujemy państwa, które reaguje na potrzeby obywateli. My takie państwo wiemy, jak stworzyć. Naprawdę chcecie jeszcze rok na to czekać? Żeby normalność była czymś normalnością właśnie. Żeby była w standardzie. Bo to, co dzisiaj dostajemy do normalności, to nawet nie jest podobne. To 10 kilometrów od normalności nie leżało. I co, przez następny rok będziemy się patrzeć na to, jak oni będą teraz jeden drugiego nawzajem oskarżać, grillować, szantażować i cały ten bajzel będzie nam po prostu kwit przed oczami. I trzeba odsunąć od władzy jak najszybciej. Ja jestem rzecznikiem tego pomysłu, będę jego rzecznikiem i będę go wspierał. Nie ma co czekać, aż Polska się wykrwawi. Patrząc na to, jak zorganizowali nam kontrakty na gaz do wypełnienia Baltic Pipe, jak wyglądają sprawy z węglem i z innymi rzeczami. Naprawdę będziecie chcieli w grudniu, siedząc w zimnych domach, słuchać, jak Ziobro oskarża Morawieckiego, a Morawiecki Ziobro? To jest to, co chcemy zrobić? Mobilizacja, kochani. My postaramy się w Polsce 2050 zrobić jeszcze w tym sezonie politycznym, jeszcze w tym roku wszystko, żeby ten rząd jak najszybciej przestał rządzić i przestał wykrwawiać Polaków. Nie wszystko od nas zależy, mamy tylko 8 posłów, jednego senatora, europosłankę, więc nie jesteśmy w tym parlamencie siłą, będziemy dużą w nowym, ale my musimy też mówić głośno w interesie obywateli. Ten koszmar musi skończyć się jak najszybciej. Zasługujemy na dużo więcej, ba, przy tak dużym państwie, przy takich pieniądzach, które moglibyśmy mieć z KPO, z Unii, które mamy w budżecie, tylko porządnie zarządzanych, a nie wykrwawiających, żeby zrealizować obsesję Kaczyńskiego. To już tylko wam powiem, to jest obsesja Kaczyńskiego, wszyscy, którzy go znają, o tym mówią, mieć pieniądze zabezpieczone na partię. Nie dla siebie, tylko na politykę, na partię. Więc on ustawił cały tak proces przez tych 7 lat, żeby nawet jak odejdą od władzy, to żeby hajs się zgadzał. I stąd te wszystkie spółki Skarbu Państwa, te darowizny, daniny, które płacą, to całe wykrwawianie tego całego systemu, który jest naszym krwiobiegiem, naszą krwawicą, po to, żeby on mógł się zreplikować politycznie, bo ma swoje obsesje w głowie i swoje idee. Wszystkiego dobrego wam życzę, mimo tych trudnych czasów. Widzimy się jutro w terenie, w Polsce.
Dzisiaj tutaj jesteśmy w Warszawie też bardzo jasno próbując naciskać na wszystkie możliwe sposoby te władze, żeby ruszyła wreszcie tyłek. No i szykujemy taki wrzesień, jakiego jeszcze w Polsce 2050 nie widzieliście. Bardzo intensywny, bardzo aktywny. Będziemy w całej Polsce i mam nadzieję, że tam będziemy mieli okazję się spotkać. A póki co, proszę Was, zmobilizujcie się. Niech ta złość, ale też i nadzieja, która za nią musi postępować, prowadzi nas do zwycięstwa. Bo ono po prostu musi nastąpić. Nie możemy dłużej na to patrzeć. Co dalej będzie? Tak? Wyobrażacie sobie teraz, że te patałachy z taką umiejętnością, jaką mają, wybudują elektrownię atomową? Wyobrażacie sobie, że im można powierzyć cokolwiek więcej niż zabawki dziecinne? Wyobraźcie sobie teraz, oni mówią teraz o projekcie atomowym, wyobrażacie sobie, co by nie daj Boże było, gdyby oni wtedy zarządzali Polską i nie daj Boże coś się stało? Przy tym, co dzisiaj widzimy na Odrze? Dlatego im trzeba zabrać kluczyki od tego samochodu jak najwięcej, jak najszybciej. Dokonać po prostu obywatelskiego zatrzymania. To, co się robi w sytuacji, jak widzisz pijanego kierowcę, który zagraża życiu innych. Zatrzymać samochód, wyciągnąć kluczyki. Bo oni dalej go nie mogą prowadzić. Przecież to się w głowie nie mieści. My naprawdę, słuchajcie, przez te 3 lata zrobiliśmy wszystko, żeby być gotowymi do przyjęcia współodpowiedzialności za Polskę i wprowadzić nowe standardy, nowy mental w państwie, nowe jakościowe działanie. Pomóżcie nam to zrobić. Bardzo Was o to proszę. Wesprzyjcie nasze działanie. Prosiłem o darowizny na naszą partię. Już są, instrukcja jest na stronie, można jasno pokazać. Partia teraz ostro rusza po tym, jak wreszcie udało się ją zalegalizować, otworzyć konto. Wreszcie może normalnie funkcjonować, ale stowarzyszenie też jest bardzo zaangażowane. Tworzymy te społeczne sztaby kryzysowe. Błagam, do roboty. Słuchajcie, wszyscy do roboty. No, musimy im zabrać te kluczyki. Oni nie mogą tak dalej jechać. Zerknę jeszcze na to, co piszecie, a do tego jest mi potrzebna pomoc ortooptyczna, czy jak to się fachowo nazywa. Ochrona prezesa dopracowana do perfekcji. Tak, widzieliśmy. Piszecie o tym, co mogły robić Azoty, co mógł robić Bumar w Łabędach, w kanale Gliwickim. To wszystko wymaga bardzo, bardzo konkretnego wyjaśnienia. Dyskusja z Łukaszem Pawlikiem, nie wiem czego dotyczy, ale rozumiem, że mamy znowu najazd troli. Bardzo się cieszę, że są, bo podbijają nam zasięgi. Później oczywiście ich kasujemy i banujemy. Część to ruskie trole, część pisowskie, ale będziemy w tym konsekwentni. Takie sprzątanie świata raz na jakiś czas. Ja nawet czasem sobie osobiście zrobię, mam wtedy poczucie, że taki coś dobry uczynek robię też dla polskiego internetu, jak te zrzuty ścieków po kolei się zatyka również w tej przestrzeni cyfrowej. Potrzebujemy manifestacji, niewykluczone, że trzeba będzie na jesieni wyjść na ulicę i to zrobić, bo to jest po prostu, to się w chwale nie mieści. Wyobraźcie sobie, bo jeszcze raz, pod 17 tysięcy zrzutów ścieków, które oni nagle odkryli. Po prostu, out of nowhere, spodziewali, wyszli nagle, mundury odwiesili, a może w mundurach admiralskich tam poszli. Ale na mundury to mieli czas, żeby się oprzeć. Wiecie, Pegasusa mieli czas kupować, ale czujki na rzekach postawić, to na to nie było pieniędzy i możliwości, że się ludzie nie truli, żeby, tak jak wczoraj czytaliśmy, 20 tysięcy jesiotrów, był projekt wpuszczania jesiotra do Bałtyku przez Odrę, zginęło od tej wody. Przecież kogo to obchodzi w ogóle? Po prostu setki ton ryb, które konają jeszcze w Odrze i w okolicach. Kogo to obchodzi? Ale na Pegasusa było, na mundur dla pana Dacy było. W głowie się to po prostu nie mieści. Czy czytałem statut partii Polska 2050? Czytałem, a nawet go poprawialiśmy bardzo intensywnie, tak żeby po tej pierwszej wersji startowej był lepszy. Jest już nowy statut zarejestrowany w KRS-ie. Zapraszam do lektury. Na pewno będzie ukojeniem i radością dla tych, którzy chcą demokratycznej polityki i robionej tak, jak powinna być robiona. Co jeszcze piszecie? Dziś dowiedziałem się, że w sklepie podrożał ekogroszek. Niestety tak będzie i tego będzie coraz więcej takich informacji. Gaz, już wiemy, że bardzo mocno zdrożeje, prąd podobnie, wszelkiego rodzaju paliwa będą, dlatego że ich będzie mało, dlatego że nie umieli ich ściągnąć. Jak jest czegoś mało, to jest drogie, to jest naturalne prawo ekonomii i to właśnie będzie wyglądać. Poczytajcie sobie, bo ja już nie mam czasu tutaj tłumaczyć, żeby Was nie zanudzać, poczytajcie sobie, jak oni załatwili Baltic Pipe. Ten gazociąg, którym opowiadali, że jest naszym zbawieniem i będzie w ogóle tam wszystko. Jakie ilości gazu my dostaniemy tym Baltic Pipe'em, a jakich nie dostaniemy? I w jakim stopniu pokryje to zapotrzebowanie Polski na energię zimą? Odpowiedź brzmi: nie pokryje.
I w tej chwili w panice próbują jakieś kontrakty. Wiesz, jak coś kupisz w panice, to to zawsze jest mega drogie, tak? No bo jesteś na musiku i każdy sprzedający to wie. Niemcy w tej chwili załatwiają, postanowili, mówią, dobra, nikt nam nie pomoże, to robimy sami. Odwołali ten program zwijania elektrowni atomowych. Elektrownie atomowe nadal będą pracować. Wynegocjowali z Norwegami, co robił Morawiecki. Morawiecki obrażał Norwegów i mówił, Norwedzy, jak wy możecie tak drogo sprzedać gaz, dorabiacie się na ukraińskiej wojnie, na rosyjskiej. I on kazania im wygłaszał. Kiedy Niemcy się z nimi dogadywali. Po prostu na zimno, na chłodno, przy stole o zwiększenie. I nam Norwegowie dzisiaj mówią, potem wcześniej poobrażani, sorry, nie możemy zwiększyć wydobycia, a Niemcy dogadują się z nimi i nie dlatego, że są większym klientem, tylko dlatego, na Boga, że to jest elementarz. Że jak siadasz z kimś do stołu, to najpierw nie trzaskasz go po ryju i nie wyzywasz od głupków, debili, chciwców i kolegów Putina, a później mówisz, to teraz pohandlujmy, sprzedaj mi gaz. Bo tak dokładnie zachowuje się dzisiaj polski rząd. My tego gazu potrzebujemy. Jasne, że my mamy kontrakty na wydobycie przez PGNiG i Lotos w tej spółki norweskiej, ale to przecież przyjedzie w przyszłym roku, za dwa lata, a w tym roku co do tej rury wpuścimy? Ile tam tego gazu będzie? A jak Niemcy zakręcą? A pewnie zakręcą ten rewers, który mamy, bo my część kupujemy od Niemców, ale to jest ruski gaz, który idzie do Niemców i myśmy od nich go po prostu odkupywali. Jak Ruscy to zakręcą, to nie będziemy mieli dostępu do tego gazu. To czym my się ogrzejemy? Ciepłymi słowami Mateuszka? To będzie to paliwo, którym się będziemy się opatulać? Niemcy już zaczęli program teraz, czytałem dzisiaj w analizach, obniżania temperatury w urzędach publicznych. To są rzeczy, które trzeba zrobić. W miejscach publicznych obniżasz temperaturę, wprowadzasz automatyczne drzwi, żeby ciepło nie uciekało, redukujesz oświetlenie w obiektów zabytkowych i obiektów publicznych, żeby zmniejszyć zapotrzebowanie na energię. Oni zrobili ten bilet, o którym my też mówiliśmy. Mieliśmy plan wprowadzenia go w Polsce, żeby zmniejszyć zapotrzebowanie na paliwa. Tu akurat gaz w najmniejszym stopniu, ale ropę. Ale dzisiaj o wszystkich paliwach mówimy, tak? Potrzebujemy mieć, że tak powiem, mniejsze zużycie i gazu, mniejsze zużycie i węgla, mniejsze zużycie również ropy. To wszystko jest jeden system naczyń połączonych. Energia, w której potrzebujemy do życia. I oni coś robią. A u nas po prostu oni robią, a my po prostu pieprzymy te radośnie, te kocopoły po prostu w lewo i w prawo propagandowe, że nie zabraknie, że będzie, że się wydarzy, że tak jak z respiratorami było, tak jak z inflacją miało być, tak jak z tysiącem innych historii. Ale mundury, jak mówię, to mieli czas sobie poszyć. Jak pajace po prostu śródlądowe, słodkowodne. Zobaczcie sobie te zdjęcia, na te mundury sobie popatrzcie. No, mówię, pajace śródlądowe, no lżej się tego nie da nazwać. Och, mój Boże. Słuchajcie, ja wiem, że się denerwuję, tak, i irytuję się, ale no przez ten bez nerwów się na to nie da patrzeć. Chcę wam powiedzieć, że my nie idziemy, to żebyście mieli jasność, że my nie idziemy po odpowiedzialność do wyborów po to, żeby później siedzieć i krzyczeć po tych wyborach, tylko żeby robotę robić. My dzisiaj jesteśmy, jak jesteśmy sfrustrowani i źli, to jesteśmy sfrustrowani i źli robotą ludzi, którzy widzą, jak ktoś po prostu, jesteś na wypadku, jesteś lekarzem, widzisz, że leży ranny i jakiś konował po prostu bierze się do robienia pierwszej pomocy. I no to jak się masz nie wkurzać? Ręce ci same chodzą do roboty, ty wiesz, jak się trzeba podkuć, w jakie płyny puścić, czy zrobić defibrylację, czy kardiowersję, czy cokolwiek innego, jak go ustabilizować, czy go dać na deskę, czy jeszcze cokolwiek innego z nim zrobić. Wiesz, ręce ci się rwą, za głowę się łapiesz, włosy sobie wyrywasz i stąd się bierze to wkurzenie. Że my wiemy, jak zrobić i myśmy strasznie chcieli już to robić. Tylko nie możemy i możemy tylko stać i patrzeć na to, co oni dzisiaj z Polską robią. No jak ma szlak człowieka nie trafiać, powiedzcie. Wszystkiego dobrego wam życzę, siły, determinacji i motywacji i mówię, zróbmy jak najszybciej w obywatelskie zatrzymanie i zabierzmy im kluczyki. A, jeszcze Pałac Saski budują, tak, słyszeliście. Najpilniejsza potrzeba. Ludzie będą zamarzać zimą, firmy zamykane, środek recesji, oni będą Pałac Saski odbudowywać, bo Senat się nie ma gdzie zmieścić i oni tu lubią jakby budynki. Oni, mówią, odbudują Pałac Saski, wydadzą jeszcze po drodze na CPK, żeby się mieli skąd ewakuować, jak ich pogonimy w jakieś dziwne miejsca na świecie, bo będziemy ich gonić po prostu, aż będzie furczało i jeszcze się w mundury oprzyją. Jeszcze sobie zrobią party pożegnalne w tym Pałacu Saskim, co na niego wydadzą miliardy, ale poprzebierani w specjalne mundury, bo będą mieli dwie zmiany. Jedną do nadzorowania Wód Polskich, gazownictwa i bycia posłami, a drugie będą mieli, jak się będą przebierali do Pałacu Saskiego. Czy myśmy się z nimi na stylizację umawiali? Co to w ogóle jest? Trzymajcie się. Wszystkiego dobrego wam życzę i do zobaczenia.